Cześć, tu Michał Kędzierski, psycholog dziecięcy. Witam Cię bardzo, ale to bardzo serdecznie. Chcę Ci dzisiaj pokazać jedną dość subtelną, a zarazem bardzo ważną rzecz. Rzecz, która może w niezwykle istotny, duży sposób przełożyć się na rozwój i przyszłość Twojego dziecka, która może po prostu zadecydować o tym, czy ono odniesie sukces, czy też porażkę w przyszłości. Chcę Cię namówić do zadania sobie jednego zajebiście ważnego pytania. Czy czasem nie jest tak, że na każdym kroku Tobie znacznie bardziej zależy na sprawach Twojego dziecka niż jemu? I nie ma tutaj znaczenia, czy ono ma 5, 10 czy też 15 lat. Ma tutaj zastosowanie dokładnie ta sama zasada. Jeżeli na każdym kroku Tobie zależy znacznie bardziej, no to po prostu upośledzisz rozwój tego swojego dziecka. Wychowasz trochę taką niezaradną kalekę społeczną, która po prostu no, nie będzie miała motywacji do niczego. Ja chcę tutaj w tym filmie pokazać Ci taką subtelną różnicę, taką subtelną granicę pomiędzy byciem właśnie rodzicem takim, powiedzmy, mądrym, wspierający to swoje dziecko w sposób inteligentny, potrafiącym pokierować drogą, ścieżką czy rozwojem tego swojego dziecka, które kiedy ono gdzieś tam nieznacznie z niej zbacza, a właśnie takim rodzicem, który strasznie naciska, który gdzieś tam właśnie na każdym kroku okazuje, jak to jemu strasznie zależy w momencie, kiedy dziecko ma totalnie wyrąbane. No i taki rodzic niestety odnosi skutek odwrotny od zamierzonego. Jeżeli chcesz się dowiedzieć, o co w tym wszystkim chodzi, właśnie gdzie jest ta różnica, obejrzyj koniecznie do samego końca to, co Ci mam dzisiaj do powiedzenia. Ok, może na samym początku no podam Ci po prostu parę przykładów. Pokażę Ci chyba najbardziej klasyczny właśnie motyw, gdzie rodzice przesadzają i odnoszą zły efekt, zły skutek. Jest to namawianie swojego dziecka do nauki. Ja bardzo często w mojej pracy czy na konsultacjach, które dla Was prowadzę, zmagam się z takim problemem, który polega na tym, że dziecko nie chce się uczyć. Tak? I mama czy też tata bardzo często jest tak, żeby właśnie zmotywować je do tej nauki, no bo oni przecież wiedzą, jakie to jest ważne, chcą, żeby ich dziecko było wykształcone, wyedukowane, żeby poszło na studiach, dobrze potem zarabiało, było mądre i tak dalej, i tak dalej. No i oni cisną to swoje dziecko, sprawdzają 10 razy dziennie, pytają, czy już się nauczyło na jutrzejszą kartkówkę. Rodzice często piszą jakieś wypracowania za te swoje dzieci. Kiedy dzieci dostaną jedyne, to idą po prostu do szkoły, żeby ochrzanić nauczyciela, żeby po prostu załatwić tą sprawę za swoje dziecko, żeby wynegocjować jakiś, nie wiem, termin poprawki, tak? Podejmują bardzo dużo takich właśnie tego typu działań i sprawiają, że temu dziecku całkowicie nie zależy, że ono w ogóle nie bierze odpowiedzialności za tą swoją naukę i edukację, bo od samego początku jest przyzwyczajone do tego, że to mamie czy też tacie zależy. I pamiętaj, tutaj nie ma znaczenia, jak długo Ty będziesz siedzieć i tłumaczyć temu swojemu dziecku, że musi się uczyć, że edukacja jest ważna. No po prostu to są podstawy psychologii. Jeżeli Ty przyzwyczaisz to swoje dziecko do tego, że nieważne, że oleje zrobienie zadania domowego i tak znajdzie je potem w tornistrze, albo że po prostu w ogóle nie będzie się uczyć i tak Ty zawsze jakoś wytłumaczysz je przed nauczycielem, nie wiem, nakłamiesz, że było chore, no to dziecko po prostu nie ponosi konsekwencji, nie ma żadnej tutaj motywacji do zmiany. Nie możesz tak robić, bo gwarantuję Ci, nawet jeżeli będziesz w stanie przez parę lat po prostu w taki sposób gdzieś tam przepychać to swoje dziecko przez szkołę, to ono i tak nigdy nie zrozumie, że nauka jest ważna, nigdy nie nabierze takiej pasji i chęci do tego i tak prawdopodobnie nie pójdzie na studia, albo jeśli pójdzie, no to będzie to coś takiego no, trochę z przymusu, a na pewno nie z pasji, nie będzie to coś, czemu to Twoje dziecko, kiedy dorośnie, się w jakikolwiek sposób poświęci. Mądry rodzic tutaj raczej pozwoli swojemu dziecku ponosić konsekwencje. Tak, nie będzie pisać za nie wypracowań. Jeżeli dostanie jedyne, no to dziecko samo będzie musiało tłumaczyć się przed nauczycielem. Taki mądry rodzic oczywiście wspiera, to znaczy dajmy na to podpowiada swojemu dziecku, uczy je, jak się uczyć, jakie są metody szybkiej nauki, jak sobie radzić z wieloma problemami w szkole. Być może coś tutaj wynegocjuje, dajmy na to, że okej, lubisz programować, więc Ty skup się na programowaniu, bo to jest przyszłość, to jest bardzo dobre i ja wtedy przymknę oko na to, że gdzieś tam z jakichś innych przedmiotów po prostu przejdziesz po łebkach, tak? Możesz tutaj podjąć wiele właśnie tego typu kroków, znaleźć wiele tego typu rozwiązań, ale pamiętaj, jeżeli Ty będziesz po prostu stać nad tym dzieckiem, nieustannie pilnować i pokazywać, jak bardzo Tobie zależy, no to na pewno po prostu tutaj przegrasz. To masz jak w banku.
Inny przykład, z całkowicie innej beczki. Jeżeli dajmy na to, chcesz, żeby twoje dziecko pomagało w domu, żeby miało jakieś obowiązki domowe, a jako rodzic powinieneś, czy też powinnaś tego po prostu wymagać, no bo znowu, to jest kwestia, nie możesz wychowywać dziecka w takim przeświadczeniu, że dom to jest hotel, a mama i tata istnieją tylko po to, by jemu służyć. Nie możesz tak wychowywać dziecka, bo ono również nie będzie umiało, że tak powiem, w przyszłości się ogarnąć, nie będzie umiało sobie nic ugotować, będzie żyło w wiecznym syfie i będzie to rzecz, którą wyniesie z domu rodzinnego. I jeżeli ty masz właśnie takie wymagania wobec swojego dziecka, żeby w tych czy innych obowiązkach domowych pomagało, ono tego nie robi czy nie chce, no to również nie należy za takim dzieckiem chodzić, błagać, przez godzinę przekonywać, jakie to jest ważne, jak tobie jest ciężko, że ono powinno i tak w kółko ględzić, mówić, bo to po prostu mało, że nic nie da, znowu odniesiesz efekt odwrotny od zamierzonego, tak? Nie skacz tutaj wokół swojego dziecka, po prostu tu to musisz ustanowić pewne krótkie i konkretne zasady, to znaczy jeżeli nie wykonasz tego czy tamtego obowiązku, no to na przykład tracisz jakiś przywilej, nie ma oglądania telewizji, dajmy na to. I to jest tak naprawdę najkrótsze, najskuteczniejsze i najlepsze rozwiązanie w takiej sytuacji. Jeszcze inny przykład. Jeśli, dajmy na to, twoje dziecko, powiedzmy, jest takim trochę malkontentem, wiecznie niezadowolonym, któremu nic się po prostu nie podoba, no co oczywiście jest bardzo niepokojącym sygnałem, no i ty jako mądry rodzic wiesz, że musisz coś z tym zrobić, bo no takie coś ma dość krótkie nogi. Ale znowu, jeżeli ty zaczniesz po prostu to swoje dziecko naciskać, dajmy na to, jest jakiś fajny wieczór, jako rodzina wyciągacie planszówkę i chcecie w nią pograć i ty będziesz swoje dziecko poniekąd do tego zmuszać, tak, nie siedź w pokoju, chodź z nami pograć, będziesz przez godzinę znowu tłumaczyć i przekonywać, a to twoje dziecko będzie tylko kręcić nosem, to w pewnym sensie ty będziesz utwierdzać je w takim przekonaniu, że ono jest właśnie taką aspołeczną marudą, będziesz w pewnym sensie pokazywać mu, że właśnie jest w centrum zainteresowania wtedy, kiedy odmawia jakiegoś takiego, nazwijmy to, udziału w życiu społecznym. Paradoksalnie, mimo że oczywiście zrobisz to niechcący i nieświadomie, no to będziesz wtedy wspierać takie zachowania swojego dziecka. I co tutaj jest znacznie lepiej zrobić? Po prostu usiąść z resztą rodziny i zacząć właśnie grać, świetnie się bawić, po prostu zostawić jakby oczywiście otwartą furtkę temu dziecku, które odmawia. No jeśli chcesz, to przyjdziesz tutaj, się z nami pobawisz, ale nie wchodzić mu w tyłek, nie przekonywać przez godzinę i to jeszcze właśnie kosztem całej reszty rodziny, która wtedy nie gra i się nie bawi. Ty właśnie temu dziecku masz pokazać, że okej, skoro tak decydujesz, proszę bardzo, tak rób, a reszta świetnie się bawi. I to przyniesie ci znowu znacznie lepszy efekt. I oczywiście musisz zwrócić uwagę na więcej szczegółów, na więcej niuansów. No dajmy na to, jeżeli twoje dziecko jest uzależnione od telefonu czy komputera, to jest normalna sprawa, że jeżeli jego mózg już w taki sposób funkcjonuje, on jest uzależniony, to granie jest bardzo dla niego nagradzające, no to jest też normalna sprawa, że ono z własnej woli tego telefonu czy komputera nie zostawi. No ale wtedy ty musisz tego przypilnować, no i również musisz po prostu ustanowić pewne limity, no zabronić dziecku grania powyżej jakiegoś tam czasu i to jest również twój obowiązek jako rodzica, ale no tak jak mówię, musisz robić te wszystkie rzeczy mądrze, no bo kiedy przekroczysz taki subtelny punkt i bardzo pokazujesz, że tobie zależy dużo, dużo bardziej, to paradoksalnie będziesz po prostu wzmacniać to zachowanie dziecka, które ci się nie podoba, które ty de facto chcesz wyeliminować. To samo z jeszcze innej strony, z jeszcze innej beczki. Jeżeli twoje dziecko, dajmy na to, nie chce się bawić z innymi dzieciakami, tak? Ty je gdzieś tam właśnie zachęcasz do tego, żeby nie siedziało w domu, tylko wyszło, nie wiem, do piaskownicy się pobawić. I znowu zmuszasz do tego, poniekąd próbujesz wrzucić to dziecko na głęboką wodę, gdzie ono już tak trochę nie wie, jak się zachowywać z tymi dzieciakami, nie rozwinęło jakichś swoich umiejętności społecznych, no to również naciskając sprawiasz, że ono się jeszcze bardziej wycofuje. Bądź mądrym rodzicem. W takiej sytuacji postaw raczej na to, żeby wytłumaczyć dziecku powoli, krok po kroku, jak w ogóle się nawiązuje i podtrzymuje relacje między ludźmi. Jak być w ogóle ciekawym dla innych człowiekiem, tak jak być właśnie takim dzieckiem, z którym inne dzieci chcą się bawić. Pomóż oczywiście, to znaczy raz na jakiś czas na przykład zorganizuj u was w domu jakieś urodziny swojego dziecka, gdzie ono zaprosi dzieciaki tam ze szkoły, przedszkola czy podwórka. Jasne, że
ty masz i powinnaś czy powinieneś jako rodzic pomóc. Ja nie mówię, że nie, tylko jeżeli ty przesadzisz i tutaj twoja rola będzie sprowadzała się do wywierania nacisku, marudzenia i powtarzania w kółko tego samego, to po prostu zrozum, że nic w ten sposób nie osiągniesz. Nie masz na to najmniejszych szans. No, trzeba też do tego wszystkiego podejść z głową i tak naprawdę z taką dość sporą dozą wiedzy psychologicznej. Ty po prostu nie możesz sam czy sama być jak dziecko we mgle. Ty musisz wiedzieć po prostu, co robić i jak to swoje dziecko poprowadzić, jak również tutaj pomóc mu w rozwiązaniu różnych jego problemów, z których ono bardzo często nawet nie zdaje sobie sprawy. Jeżeli chcesz, żebym tak naprawdę rozwinął ten wątek, wszystkie albo którykolwiek z nich, no to napisz mi o tym w komentarzu. Ja później czytam te komentarze i jakby wątki czy prośby, które się powtarzają odnośnie zrealizowania tego czy innego odcinka, właśnie natychmiast realizuję. Tak więc jeżeli chcesz mieć tu wpływ na to, o czym opowiadam, o czym mówię, napisz w komentarzu. Chciałem też bardzo serdecznie zaprosić Cię z tego miejsca na całkowicie darmowe, bezpłatne szkolenie przez internet, które poprowadzę w środę punktualnie o godzinie 21. Ja będę na tym szkoleniu opowiadał, w jaki sposób radzić sobie z histerią dziecka. To znaczy, jeżeli masz taką sytuację, że twoje dziecko terroryzuje cię po prostu przy pomocy płaczu, wrzasku, pisku, zmusza cię, żeby poświęcić mu czas, kiedy ty go nie masz, albo żeby coś po prostu mu kupić i ty masz tego serdecznie dość i po prostu chcesz szybko, skutecznie i trwale zmienić ten stan rzeczy, to ja podam Ci dokładną instrukcję od A do Z. Dosłownie poprowadzę Cię za rękę. I to bezpłatne szkolenie, tak jak mówiłem, będzie w środę o 21. Jeżeli chcesz odebrać zaproszenie, to tutaj pod spodem masz link. Wejdź w ten link, wpisz mi tam swój adres e-mail, wyślij to do mnie i ja najpóźniej w dniu szkolenia odeślę Ci właśnie zaproszenie z linkiem do wirtualnego pokoju konferencyjnego. Zazwyczaj tego typu szkolenia kosztują przynajmniej parę stów. U mnie masz je całkowicie za darmo, tak więc nie pozwól, żeby ta okazja po prostu przeszła Ci koło nosa, bo cała wiedza, którą ja Ci podaję, którą ja Ci przekazuję, jest przeze mnie osobiście zweryfikowana. Jest przeze mnie osobiście zweryfikowana, moja codzienna praca bardzo przypomina to, co można było swego czasu zobaczyć w programie Superniania. Jeśli go kojarzysz, to wiesz na pewno, o co mi chodzi. Ja jestem praktykiem, ja osobiście odwiedzam rodziny, które właśnie mają problemy wychowawcze i pomagam im po prostu tutaj odwrócić ten stan rzeczy, więc każdą rzecz, o której Ci opowiadam, testowałem przynajmniej parę dziesiąt razy ze 100% skutecznością, więc gwarantuję Ci, że właśnie wiedza, którą ode mnie dostajesz, jest najwyższej jakości. Jeżeli chcesz mi troszkę tak pomóc, tak, mi tutaj zależy na tym, żeby właśnie dotrzeć z tym moim przekazem do jak największej liczby rodziców i bardzo pomożesz mi, jeżeli właśnie zostawisz jakikolwiek komentarz, jeżeli klikniesz łapkę w górę, jeżeli zasubskrybujesz ten kanał, wtedy też będziesz mieć pewność, że dostaniesz po prostu przypomnienia o najnowszych odcinkach, które tutaj na tym kanale będę umieszczał. Prześlij to może swoim znajomym, którzy mają jakieś problemy wychowawcze albo po prostu chcą wiedzieć, jak być lepszymi rodzicami. Tak jak mówię, wtedy mi pomożesz, bo przy podjęciu każdej z takich czynności, algorytmy, czy to YouTube'a, czy to Facebooka, wyświetlają po prostu ten materiał większej liczbie rodziców, a mi oczywiście bardzo, ale to bardzo na tym zależy. Do zobaczenia na szkoleniu w środę. Pamiętaj o tym, żeby się zapisać, żeby Ci to nie uciekło. Czekam na komentarze odnośnie tego, jaki następny odcinek chcesz, żebym zrealizował. No i do zobaczenia już niebawem. Cześć!